Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w zupełnie innym filmie. Filmie, który będzie tak naprawdę przewodnikiem. Przewodnikiem dla tych osób, które poszukują pierwszego wózka, czyli zwykle to jest gondola. Sama pamiętam, jak pierwszy raz zebrałam się z moim mężem. Pojechaliśmy do sklepu wybrać wózek. Weszliśmy do sklepu, w którym było 40 wózków i tak naprawdę stałam i tak naprawdę nie wiedziałam, za co się chwycić, jak je porównywać. Oceniałam je tylko i wyłącznie wizualnie, które mi się podobają, które nie. I myślę, że przez to mogłam odrzucić jakiś inny wózek, który byłby równie fajny. A był w jakiejś innej szacie kolorystycznej, która mi się nie podobała i mówiłam, dobra, ten następny, następny, następny. A większość wózków jest, co warto wiedzieć, po prostu dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. I dlatego chciałabym nagrać dla Was taki przewodnik, trochę inny niż te, które znajdziecie w internecie. Wiadomo, w internecie znajdziecie takie, że trzeba zwracać uwagę na wagę, na to, czy się mieści w bagażniku, no to są takie oczywiste rzeczy. Ja natomiast chciałabym Wam zwrócić uwagę na rzeczy, które ja widzę, że są dość istotne po 5 miesiącach użytkowania gondoli i uznałam, że właśnie takiego filmu brakuje na YouTubie, nie widziałam czegoś takiego. Takiego czegoś, co po prostu po obejrzeniu, jak wejdziecie do sklepu i będzie właśnie stało przed Wami 40 wózków, to po paru chwilach będziecie wiedzieć, które z nich są warte uwagi, a które może warto sobie odpuścić. Oczywiście bardzo ważna jest cena na tyle, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na wózek, ale no jakby w to się nie będę już jakby zagłębiać, każdy wydaje tyle, na ile go stać. I chciałabym też powiedzieć, że tak naprawdę to jest taki przewodnik, ale moim zdaniem i z tego, co rozmawiałam z kilkoma mamami, wózek idealny nie istnieje. Jak porozmawiałam właśnie z kilkoma mamami, to każda by powiedziała, że no ten by był super, ale gdyby mogła, to by na przykład producentowi powiedziała, że mogłaby być, nie wiem, niżej zawieszona torba, wyżej daszek trochę dalej. I na pewno jeżeli jesteście takimi wymagającymi użytkownikami, to coś tam znajdziecie, co mogłoby być lepiej dopracowane po prostu w każdym wózku, dlatego chciałabym zwrócić na to szczególną uwagę. Mój wózek też nie jest jakby idealny, każdy ma jakieś plusy, jakieś minusy, ale ja ze swojego jestem zadowolona, także myślę, że to, jak zdecydowałam się podejmować decyzję, jest warte tego, żeby Wam przekazać. Pierwszą moim zdaniem bardzo istotną rzeczą jest zwrócenie uwagi na położenie gondoli. Bardzo dużo wózków ma gondolę nisko i generalnie wygląda to fajnie. I nawet sama zastanawiałam się nad zakupem takiego wózka, gdzie gondola była mniej więcej na wysokości kolan. Ostatecznie zdecydowałam się na jeden z najwyższych modeli i uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ mój syn urodził się już dużo cięższy i obecnie jak do końca tej gondoli, jak ją używa, waży prawie 9 kilo i jakbym miała teraz się schylać za każdym razem do dziecka, a to nie jest jedno schylenie dziennie, tylko na spacerze możecie mieć bardziej płaczliwe dziecko, takie, które częściej trzeba wyciągać, wkładać. Pamiętajcie, nasze plecy też są istotne i te wózki czasami fajnie wyglądają. Oczywiście tutaj trzeba patrzeć na swój wzrost i dobierać to do swojego wzrostu, to jest oczywiste, ale uważam, że wózki wyższe po prostu są bardziej wygodne w użytkowaniu dla samych rodziców. Kolejną ważną rzeczą jest regulowana rączka i bardzo ważnym elementem jest to, żeby górna granica ułożenia rączki była dobra dla obu rodziców. Pamiętajcie, żeby oboje rodzice sprawdzili, czy wygodnie im się prowadzi ten wózek, czy nikt z rodziców nie jest na przykład wyższy i nie musi się schylać do tej rączki, bo to, że jest regulowana, nie oznacza, że właśnie starcza jakby dla wyższych osób, także wyższe osoby warto, żeby wybrały jeszcze wyższe wózki albo takie, gdzie po prostu drążek jest troszeczkę wyciągany do góry. Osobiście zwróciłabym też uwagę na materiał, jakim pokryta jest rączka. Ja wybrałam skórę i uważam, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Po pierwsze, łatwo utrzymać czystość, ręce się nie pocą, stabilnie prowadzi się wózek. Jeżeli to jest plastikowy, bardzo często po prostu ręka na tym się może ślizgać, a ja na przykład bardzo nie lubię tych piankowych takich obić uchwytów, ponieważ trudno zadbać o to, żeby to było higieniczne. Bardzo często te rączki potem się szybko lepią, trochę śmierdzą. Kupując wózek, warto zwrócić uwagę na grubość materaca, jaki znajduje się w wózeczku. Czy nie jest on na pewno za cienki? I bardzo polecam Wam podnieść ten materac i zaglądać, jak wygląda dno. Ponieważ jak w niektórych wózkach byście zobaczyli to, co się znajduje pod materacem, to jest masakra i tragedia. I wózek wygląda bardzo stabilnie, a potem się okazuje, że dziecko leży na jakichś kilku po prostu poprzecznych plastikach i naprawdę na pewno nie jest mu wygodnie, dlatego podnoście te materace i zaglądajcie to, co jak tam wygląda po prostu wewnątrz. Warto też patrzeć, czy wszystkie elementy, które dotyka dziecko, są możliwe do zdjęcia i do wyprania. Chodzi mi też o nie tylko o sam materac, ale o to, co otacza dziecko w gondoli. Bardzo często te elementy są tak zamontowane, że nie da się ich ściągnąć i wyprać, a to są rzeczy, które się potrafią po prostu wybrudzić. Jeżeli chodzi o koła, to powiem Wam, że przez 5 miesięcy ani razu nie użyłam funkcji zablokowania tych kół, więc równie
równie dobrze mogłoby tej opcji nie być. Warto zwracać uwagę, czy łatwo się je pompuje. Ważne, żeby koła były dość duże i dość szerokie. Takie cienkie koła bardzo często wpadają w jakieś różne wertepy, dziury w krawężnikach. Im większe koło, tym po prostu będzie ten wózek jechał Wam stabilnie. Nie tylko właśnie większe na obwodzie, ale też szersze. Dlatego warto zwracać uwagę też na szerokość kół. Oglądając wózki, zwróćcie też uwagę na to, do jakiego momentu rozciąga się budka. Część budek kończy się po prostu jakby w kątem 90 stopni do płaszczyzny gondoli i tak naprawdę to jest trochę za mało. Ewidentnie z tego, co obserwuję, musi być budka trochę bardziej zaokrąglona. Najlepiej jak są takie budki, no akurat w naszym wózku jest taka opcja, że budka jest jakby powyżej, a dodatkowo od spodu jest wyciągana taka dodatkowa budka. To powoduje, że słońce po prostu nie dotrze do twarzy dziecka, ale nie musimy zasłaniać potem budki jakąś pieluchą. Moje dziecko na przykład bardzo nie lubi być zasłonięte, dlatego gdybym miała taką budkę, która się kończy na wysokości 90 stopni względem położenia gondoli, to podejrzewam, że moje dziecko w ogóle nie chciałoby w niej jeździć. Z moich obserwacji wynika, że warto zwrócić uwagę na pojemność koszyka, który znajduje się pod wózkiem, a nie na wielkość torby, która jest doczepiona do ramy. Tak naprawdę oglądając sobie wózki, to te torby rzucają się na pierwszy rzut oka. I z tego, co sobie teraz tak obserwowałam przez jakiś czas, wiedząc, że będę kręcić dla Was ten film, zauważyłam, że tak z 70% osób i tak zmienia potem sobie torby. Głównie to jest właśnie te torby ze Skip Hopa. One chyba po prostu są najbardziej popularne. Zwykle po prostu te dołączane do wózków są za małe dla większości kobiet, wiecie, żeby zabrać wszystko dla siebie i dla dziecka. Ale bardzo ważne są właśnie te torby pod wózkami. Są takie wózki, niektóre modele, ja się śmieję, że tam są takie torby idealne na lunchboxa, bo chyba nic więcej się tam nie zmieści. I sama widziałam już niejednokrotnie panie, które wychodzą potem, pchają wózek, a po bokach jeszcze trzymają zakupy w siatkach. Fajnie, jeżeli ta torba jest duża i wytrzymała, to ważne jest też to, aby zwrócić uwagę, jak długa jest gondola. Mój syn na przykład urodził się długi i bardzo szybko, dość mocno urósł, ma już teraz 68 cm długości i tak naprawdę ledwo się już mieści w jednej z największych gondoli, które znaleźliśmy na rynku. Także warto po prostu kupić trochę większą gondolę, jeżeli wahacie się między taką, która jest mniejsza, a większa. Zdecydowanie polecałabym te, które są po prostu dłuższe. Jeżeli chodzi o modele, to zdecydowanie polecałabym Wam kupowanie modeli 2 w 1, a nie 3 w 1, ponieważ bardzo często dołączane do zestawów foteliki to są tak naprawdę nosidełka, które nie mają atestów i nie powinno się wozić nikt dzieci samochodem. Często tam po prostu na stronach ktoś pisze, że dołączony jest fotelik samochodowy, ale tak naprawdę, jeżeli poprosicie o jakiś atest, to bardzo często większość firm po prostu żadnych testów zderzeniowych nie przechodziła. My zdecydowaliśmy się kupić właśnie model 2 w 1 i do tego dokupiliśmy adaptery, dzięki którym można bez problemu zamontować fotelik maxi cozy na górze tego wózka i tak rozwiązaliśmy problem po prostu fotelika samochodowego. Warto zwrócić też uwagę na takie dodatki, które są dołączane do wózków. Często myślimy, że one są w standardzie, a potem okazuje się, że kiedy ich potrzebujemy, po pierwsze ich nie ma, a po drugie potem ciężko je dokupić takie, żeby pasowały do naszego modelu. Chodzi mi o moskitierę oraz o taką płachtę przeciwdeszczową. Zdarzyło się mi kilkakrotnie słyszeć, że właśnie moskitiera bardzo często jest niedołączana do wózków. Potem właśnie ciężko kupić taką, która ładnie pasuje do tego wózka i to też jest dodatkowy po prostu koszt. Bardzo często możecie znaleźć też różnego rodzaju gadżety doczepione do wózka. Jakieś mówki, chwytaki na kubek, miejsca na grzechotki, na smoczki, na butelki. Słuchajcie, tak naprawdę to są fajne elementy, ale wszystkie te rzeczy można kupić oddzielnie, bardziej pasujące do naszego wózka i osobiście chyba nie stawiałabym, żeby takie elementy były głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego wózka, bo takie rzeczy naprawdę można bez problemu dokupić. Takim małym elementem, o którym warto pamiętać, jest miejsce, w którym doczepia się zabawkę do wózka. Są dzieci, które od razu lepiej zasypiają, jak coś się powiesi, a widziałam niejednokrotnie wózki, do których nie da się nic przyczepić i tak naprawdę potem to się staje problemem. Dlatego jak kupujecie, to zwróćcie uwagę, czy chociaż gdzieś jest jakaś mała dziurka, w którą będziecie mogli wepchnąć jakąś zabawkę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli zdecydujecie się już na dany wózek, warto przeczytać o jego wszystkich funkcjach i możliwościach, jakie posiada i przetestowanie ich w sklepie. Czasami to, jak na filmie pokazują takim instruktażowym, że dana rzecz to jest tylko kwestia, nie wiem, delikatnego przekręcenia, a potem okazuje się, że tak naprawdę, żeby uruchomić daną funkcję, potrzebne są 2 osoby i to jest więcej roboty. Pamiętajcie, że wózki trzeba zamówić czasami nawet z 6-tygodniowym wyprzedzeniem i jak przyjadą, potrafią trochę
śmierdzieć, więc trzeba je wywietrzyć, także dołóżcie sobie ten czas. Zdarza się też, że na przykład coś jest nie tak z danym wózkiem, trzeba go zareklamować, proces reklamacji trwa zwykle około 30 dni, także no, weźcie to też pod uwagę, kupując wózek, żeby nie zostawiać tego jednak na ostatnią chwilę, no bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, to jest tylko rzecz, także każda rzecz się może popsuć, coś może być nie tak, coś może Wam nie pasować, także zostawcie sobie taki zapas czasowy, żeby po prostu się już potem przed porodem tym nie stresować. Ze swojej strony chciałabym Wam doradzić, że jak odbieracie już nowy wózek i odbieracie go w sklepie, to wypakujcie tam przy sprzedawcy i sprawdźcie znowu wszystkie funkcje, które wiecie, że ten dany wózek ma. Bardzo często te wózki pokazowe w sklepach mają już tak wyrobiony mechanizm, że chodzi bardzo prosto. Niektórych funkcji wózka nie używa się od razu. Zdarza się, że będziecie musieli używać po 3-4 miesiącach i wtedy okazuje się, że to wcale nie działa tak prosto, pokrętło nie działa tak jak trzeba. Pamiętajcie, że te wózki są oglądane przez czasami tysiące osób, dotykane i nie wiem, każda część jest po prostu bardzo dobrze wyrobiona, a te nowe wózki, no, czasami są toporne. Fajnie, jak czasami sprzedawca coś pomoże, podpowie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że taki podręcznik się Wam spodobał i komuś się przyda. Dajcie znać, czy będziecie chcieli kolejną część z wózkiem spacerowym. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do nowych filmików, jak zawsze o 6 rano. Pa, pa!